Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o warunkach hodowli Brancisei Frey. Pochodzi ona z Madagaskaru, dorasta jako dorosły owad do 6-6,5 cm długości. Tu na filmie widzimy młode nimfy L2. W późniejszym okresie rozwoju zaczyna przypominać zeschły liść, coś podobnego do naszej Deroplatys. Jeszcze niedawno ta modliszka była rarytasem, nowością na rynku i trzeba było za nią sporo zapłacić. Teraz możemy ją kupić za przyzwoite pieniążki, ponieważ łatwo się rozmnaża i jest łatwa w utrzymaniu, o czym za chwilę opowiem. Jak widać na filmie, można ją trzymać grupowo, musimy jednak spełnić dwa warunki. Trzeba jej zapewnić przestrzeń i odpowiednią ilość pokarmu. Warunki hodowli podobne jak u paradoksy, z tym, że musimy tutaj troszeczkę zwiększyć wilgotność. Proponuję pryskać raz dziennie wieczorem na ścianki pojemnika, tak żeby ta wilgotność utrzymała się w między 50 a 70%. Temperatura, w jakiej ja je trzymam, wynosi od 25 do 28 stopni. Nie muszę tu przypominać, że pojemnik powinien być zaopatrzony w co najmniej podwójną wentylację. Jako podłoża można użyć torfu kokosowego. Tutaj w pojemniku zasadziłem trochę roślinek, powbijałem trochę suchych patyczków, tak żeby modliszki miały się gdzie schronić i oczywiście, żeby miały dużo miejsca. Włożyłem również odrobinę woliny drzewnej, którą będę systematycznie wyciągał w miarę wzrostu modliszek. Jak u paradoksy, preferuję pokarm latający. Od L1 karmimy muszkami melanogaster, później przechodzimy na hydej, mucha domowa, mól woskowy. I to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, zostawcie te swoje pierdółki i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.